Rzeczywiście, szczególnie w krótkie fabuły i animacje, to kiedy zaczynaliśmy obrady, no to trochę musieliśmy połączyć kilka różnych punktów widzenia, bo każdy z nas przedstawiał swoje typy, okazuje się, że nie zawsze się pokrywały, co zawsze jest ciekawe, zawsze zachęca do rozmowy, do dyskusji, do ucierania się i dyskutowania o werdykcie, więc myślę, że to samo świadczy o tym, że był to konkurs zróżnicowany i też w zależności od wrażliwości widza, w tym wypadku no, jesteśmy wszyscy krytykami w sumie, no, piszemy o filmach, więc wydaje się, że powinniśmy być zgodni, ale zupełnie tak nie jest. Więc chociażby to świadczy o tym, że rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawy dobór filmów, więc tutaj wielkie gratulacje dla tych, którzy je selekcjonują w pocie czoła, bo obejrzenie i wyselekcjonowanie takiej liczby krótkich filmów nie jest łatwe. Jestem bardzo zaskoczona tą nagrodą publiczności, no i w ogóle dwiema nagrodami, ale nagroda publiczności zawsze jest tą największą gratyfikacją dla twórców, bo się robi filmy dla widzów i jak się podobają, to i są oglądane, to jest największa radość, także super, ekstra. A powiedz, jak to było tak naprawdę od pomysłu do realizacji, bo to twoje tworzywo, przyznam cię szczerze, no zaskoczyło mnie mocno. No to był mój film czwartoroczny w Szkole Filmowej w Łodzi i no, długo dochodziłam do tego ostatecznego scenariusza, ale razem z pomocą opiekunów artystycznych oraz moich koleżanek ze studiów no, udało mi się tą ostateczną formę scenariusza ukończyć. Potem udało się zaangażować aktorów. Pierwszy raz miałam okazję współpracować z tak doświadczonymi aktorami i byłam bardzo zestresowana, ale potem jak już ukończyliśmy pracę, to no, byłam pod wrażeniem tego ich warsztatu i że ja praktycznie byłam tam niepotrzebna, że wszystko się zadziało tak, jak powinno. Dla ciebie jaka to jest taka cena doświadczenia? Co najwięcej z tego wyniosłaś? Co wiesz, że na pewno przyda ci się w tej kolejnej twojej pracy twórczej? Najcenniejszym doświadczeniem była możliwość szerszej współpracy, bo jednak animacja pozwala i ma w sobie taką pokusę, żeby wszystko robić samemu, szczególnie na studiach, kiedy jest mało czasu, mały budżet, a w tym filmie miałam bardzo dużo ludzi, którzy mi pomagali. I czy montażystka Ola Roset, która zajmowała się montażem, pierwszy raz współpracowałam z montażystką, właśnie aktorzy, też pierwszy raz skutecznie konsultowałam się z opiekunami artystycznymi, bo wcześniej troszeczkę tego unikałam, a teraz się tak bardziej zaangażowałam w konsultowanie się z nimi, także to było to cenne doświadczenie, które wyciągnęłam podczas robienia tego filmu na pewno. Po Gdyni, Wrocławiu, teraz Małe Opole, choć w twoim filmie jest troszkę mniejsza, ale piękna Nysa. Chciałem się cię zapytać koniecznie o to, czy to już tak naprawdę to jest to, co pomaga w filmie? Na to się zdecydowałeś? Czy też potem pomyślałeś sobie, kurczę, to przekleństwo, że nagrywałem jednak w moim rodzinnym mieście? Ja kocham to miasto, znaczy Nysę, tam się urodziłem, tam spędziłem pierwsze 20 lat życia i cieszę się, że robiąc ten film mogłem stworzyć taki list miłosny dla tego miasta. Co takiego najcenniejszego z tego filmu? No fantastycznych aktorów, każdy pewnie chciałby mieć tak jak ty, takich aktorów. Jak czytałem to, co mówiła pani Agata Buzek, to dla niej też to było ogromne doświadczenie, jak wyglądała ta praca rzeczywiście z nimi na planie. Zarówno Agata Buzek, jak i Jacek Braciak, czy Adam Woronowicz, no, włożyli bardzo dużo serca w te postacie. Oni tam tworzą miłosny trójkąt, więcej nie zdradzę. I myślę, że dla każdego z nich to było niesłychane doświadczenie. Także to, że kręciliśmy w Nysie i to, że na te 2 miesiące podczas kręcenia zdjęć w zeszłe wakacje trochę sobie zbudowaliśmy jakieś takie małą autarkię, jakoś nasz mały raj. To rozumiem, że twoi aktorzy poznawali też Nysę i jezioro i tam był pewnie wypoczynek. No, jezioro było na początku, ale później jedna z osób z ekipy znalazła kamieniołomy i zalane i tam jeździliśmy właśnie często. Ja nie, ale reszta ekipy tak. No ja sobie myślę, że przy każdym filmie jest się debiutantem, więc za każdym razem to jest zupełnie inne doświadczenie i za każdym razem gdzie indziej są wyzwania, problemy. Ten film jest dla mnie wyjątkowo osobisty, bo sam napisałem scenariusz, jest w rodzinnym mieście, ta historia jest utkana z moich własnych emocji i doświadczeń i też miałem pomysł, żeby w tym miejscu się widzowie śmiali, a w tym się wzruszyli albo zastanowili, więc trochę się czuję nagi oddając ten film. No ale
ciekawe doświadczenie o tyle, że to była niesłychana właśnie przyjemność pracy z takimi zawodowcami, bo nie tylko aktorzy, ale też ekipa z fantastycznych, utalentowanych ludzi się składała. Ja uważam, że w ogóle to, co teraz potrzebujemy, to historie tu i teraz. I nawet jeżeli one nie są wprost opowiedziane, żeby nie były publicystyczne, to myślę, że duch, szczególnie pierwszej fali, tego pierwszego lockdownu, trochę się udzielił tym scenariuszu. I ja miałem sobie jakąś tęsknotę do przytulania i jakiejś bliskości i mam nadzieję, że to jest jakoś tam widoczne. Co dla Ciebie było najcenniejsze, najważniejsze, co zrobiło największe wrażenie z tych filmów i tak jak mówisz, i krótkiego metrażu i fabuły? Bardzo mi się podobał dokument, który wygrał i myślę o nim jako takim filmie wyjątkowym, bo część dokumentów mi się wydaje stara się wykorzystać trochę sytuację bohatera. Nie do końca etycznie podchodzi do niego. A te pytania etyczne, które już stawiał Kieślowski i wielu innych, one są wciąż ważne, one są wciąż aktualne. A film, który nagrodziliśmy, czyli Raisa, to jest film zrobiony z dużym wyczuciem. I to mi bardzo zaimponowało i długo o tym myślałem. No i na koniec nie mogę Cię nie zapytać o wrażenia, że tak powiem, z Opola, bo to troszkę inny festiwal niż ten chociażby gdyński. Jestem pierwszy raz w życiu w Opolu. Jestem zachwycony starym miastem, które na razie zobaczyłem. A klimat festiwalu no też wyjątkowy. Jakby sam fakt, że dyrektor festiwalu z takim pietyzmem dziękuję wolontariuszom jest fantastyczny. Bo niektóre festiwale chcą, żeby było widać tylko gwiazdy, ważne osoby, VIP-y. A tutaj właśnie u Was widać, że każdy jest ważny, każdy robi super robotę i jest tutaj wspólnota, co jest bardzo inspirujące.